Moi kochani, jestem wdzięczny razem z żoną, że możemy być razem z wami. Dni skupienia są nam takie bardzo, bardzo bliskie. Dzisiaj też przyjechaliśmy z siostrą Lucyną, która niedawno oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Dziś już jest włączona w różne służby naszego kościoła, jest częścią grupy uwielbienia, prowadzi kawiarenkę, włączona jest taką społeczność modlitwy wstawienniczej i też pragnęła być razem z nami właśnie podczas tych dni skupienia, bo ona, tak jak i większa część osób w naszym społeczeństwie, czy bezpośrednio, czy pośrednio, gdzieś tam w przeszłości też w rodzinie doświadczała różne sytuacje związane z uzależnieniem. Moi kochani, jestem wdzięczny Bogu i kiedy zastanawiałem się, który to już raz jestem na dniach skupienia, tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale pamiętam pierwszy kontakt z Ustroniem, z tym kościołem. Był to 1985 rok. Wrzesień, szkoła biblijna, którą rozpoczynałem w tym miejscu. I tam poznałem na tej szkole bardzo ciekawych ludzi. Jednym z nich był już ten, który odszedł do wieczności, brat Janek Dytko. On mieszkał w Dzięgielowie. Był człowiekiem uwolniony nie tylko od uzależnienia. Wiecie, to był już wtedy taki dojrzały mężczyzna. On stał na czele też band na Śląsku Cieszyńskim. Po wojnie mieli broń, którą też często używali. Nieprawdopodobne świadectwo. I pewnego dnia on w czasie tej szkoły powiedział, że tutaj oni organizują takie dni upamiętania dla osób uzależnionych. Wtedy jeszcze to było pod hasłem nie Nowej Nadziei, ale Błękitnego Krzyża. I wtedy spytał się, może ktoś z was w przeszłości miał problem z uzależnieniem. I tak się zaczęła moja przyjaźń z nim. Kiedy rozmawiałem z nim, on właśnie teraz nie pamiętam, czy to był 86, czy to był 87, ale chyba 86 rok, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Ustronia na dni skupienia, by uczestniczyć w tym niesamowitym wydarzeniu. Miałem świadomość tego, kim jestem, jak bardzo jestem Panu Bogu wdzięczny, gdyż kilka lat wcześniej zostałem sam uwolniony w ponadnaturalny sposób. Miałem 23 lata i bardzo potrzebowałem pomocy. Nasze małżeństwo praktycznie się rozpadało. Moja żona była już po próbie samobójczej. Mieszkaliśmy w dramatycznych warunkach. Był to garaż, który miał 9 metrów kwadratowych. Nie było tam wody, nie było tam centralnego ogrzewania. Było bardzo, bardzo ciężko. Mieliśmy dziecko, był to synek, który miał około 2 lat. I pamiętam w przepływie trzeźwości, nieraz kiedy wchodziłem i chciałem go wziąć na ręce. On uciekał i nie chciał mieć ze mną żadnego kontaktu. Naprawdę było źle. Ze mną już terapeuci, psycholodzy pracowali, kiedy byłem dzieckiem. Wynikało to z tego, że pewnego dnia kompletnie pijany znalazłem się w szkole i dyrektor już nie chciał szkoły wzywać matki, bo wiedział, że to i tak nic nie daje, więc wezwał milicję, zabrano mnie na izbę wytrzeźwień. Na drugi dzień matka z komisariatu dzielnicowego mnie zabierała, a chyba tydzień czy 2 tygodnie później dostałem zawiadomienie i miałem pierwsze spotkanie z psychologiem w Komendzie Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Moi kochani, później były próby wyjścia z tego problemu, bo przecież ja nie chciałem być takim, jakim się stałem. Jako chłopak miałem marzenia, pragnienia, chciałem podróżować. To wszystko miało inaczej wyglądać. Kiedy kiedyś zastanawiałem się, wiecie, pewnego dnia zacząłem zastanawiać się, kiedy rozpoczął się mój problem z uzależnieniem. I tak cofałem się w czasie, coraz bardziej i bardziej, aż cofnąłem się do dnia, którego tak naprawdę nie pamiętam. 1 czerwiec 1961 roku. Skończyłem tego dnia 2-latka. Na drugi dzień mój ojciec umarł. Miał 39 lat. Młody człowiek. Matka została z trójką małych dzieci.
Ja byłem najmłodszy. Mam jeszcze dwie starsze siostry. Mój ojciec był dobrym człowiekiem. Nasza rodzina tak do końca nie wiedziała, czym są problemy z uzależnieniem, gdyż w większości, w części rodziny takich problemów nie było. W zasadzie w tamtym czasie to te problemy pojawiały się tylko w jednym wujku, ale to jeszcze było niewidoczne. Kiedy mój ojciec umierał, wszyscy zadawali pytanie, za co to nas spotkało? Za co Bóg nas tak ukarał? Kiedy ojciec umierał, było wołanie do Boga, Boże, pomóż, Boże, uzdrów, Boże, zmień tę sytuację. Ale zmiana nie przyszła. Więc był taki wielki żal, smutek, pretensja do Pana Boga. Za co? Za co to nas spotkało? Rok później miałem 3 latka i pewnego dnia z moją siostrą bawiłem się na podwórku, właściwie to było tak na drugiej stronie ulicy, gdzie budowano garaże. Wiecie, kiedy budowano garaże, były też doły, w których lasowało się wapno. Starsze dzieci bawiły się tam na tej budowie i niektóre rozpędzały się i przeskakiwały przez te doły z wapnem. Bardzo mi się to spodobało, więc też rozpędziłem się i wpadłem w sam środek lasującego się wapna. Cały się zanurzyłem. Dzieci zaczęły krzyczeć i ktoś zauważył, że murarz jakiś pracuje, więc szybko tego murarza zawołano, a on jakimiś widłami czy szpadlem zaczął mnie szukać w tym wapnie, aż w końcu mnie wyciągnął. To, co było bardzo mądre w tym człowieku, to pierwszą rzecz, którą zrobił, to wziął wąż z wodą i zaczął obmywać moje oczy. Kiedy przyjechało pogotowie, lekarze stwierdzili, że ja nie widzę, więc zabrali mnie do szpitala. I wtedy była walka o to, żebym nie utracił wzroku. Jeden dzień nic, drugi dzień nic, czwarty dzień nie widzę. 5. dzień nie widzę. 6. dnia ordynator poprosił moją matkę i zaczął ją delikatnie przygotowywać na to, że mogę nie odzyskać już nigdy wzroku. Rok wcześniej umarł jej kochany mąż. Młody człowiek, miał 39 lat. Ona sama była bardzo młodą osobą. A teraz lekarze mówią, być może twoje dziecko będzie niewidome. Matka przeżyła załamanie nerwowe. Wiecie, od czasu jak pamiętam, w moim sercu było zawsze pytanie, dlaczego inne dzieci mają tatusiów, a ja nie mam? Miałem wspaniałą mamę, która nigdy nie podjęła decyzji, aby wyjść za mąż. Postanowiła być samotną osobą, ale też postanowiła, że dom będzie funkcjonował na takim poziomie, jak gdyby ojciec był razem z nami. Więc nie muszę wam powiedzieć, że więcej czasu przebywała w pracy niż w domu. Pracowała w Centralnym Biurze Rozrachunków Zagranicznych, była adiunktem i pamiętam nawet, jak późno do domu wracała, to przynosiła ze sobą tak zwaną taksację i rozkładała te dokumenty na stole i pracowała. Ja zasypiałem, ona pracowała, budziłem się, ona pracowała, wychodziła do pracy. Więc moja mama, mimo że bardzo nas kochała, nie mogła nam tyle czasu poświęcić na pewno, ile chciałaby. A ja dorastałem z takim przekonaniem i z taką myślą i z takim niesamowitym pragnieniem, by mieć ojca. Pamiętam te sny w dzieciństwie, kiedy śniło mi się, że moja mama wychodzi za mąż, a ja do jakiegoś mężczyzny zaczynam mówić tato. Wiecie, budziłem się poruszony, chciałem później zasnąć i nigdy się nie obudzić, tylko żeby ten sen trwał wiecznie. Kiedy zacząłem chodzić do szkoły podstawowej, miałem 7 lat. Moja mama wtedy, pamiętam, powiedziała: Marku, teraz będziesz już bardziej samodzielny. Mnie nie ma w domu, twoje siostry są w szkole, dlatego dostajesz klucz od mieszkania. I wtedy z tym kluczem dostałem bardzo ważne przykazania. Mama mówi tak: pamiętaj, synu,
abyś zaraz po szkole wracał do domu. Pamiętaj, abyś nikogo do chałupy nie wpuszczał i niech cię ręka boska broni, żebyś coś z chałupy wynosił. Ale najważniejsze było na koniec. Ale pamiętaj, synu, abyś czasami nie ważył się iść do parku. A tak naprawdę to chodziło o pewną część tego parku. To była taka ciemna strona tej dzielnicy. Tam porządni grzesznicy nie chodzili. Ja wiedziałem jedno, że w tym parku jest bardzo niebezpiecznie, ale są tam mężczyźni. Tam często milicja przyjeżdżała, tam często rozruby różne były. I faktycznie gdzieś w moim sercu był strach, ale tam byli mężczyźni. A ja tak bardzo pragnąłem i potrzebowałem autorytetu mężczyzny. I mimo, że dostałem nakaz, zakaz, przykazanie, pewnego dnia podjąłem decyzję, aby mimo to pójść do tego parku. I pamiętam, kiedy przyszedłem do tego parku, kiedy wszedłem, tam w kącie niedaleko dworca Bydgoszcz-Leśna, bo to było w Bydgoszczy, kto z was z Bydgoszczy pochodzi, to wie, gdzie jest osiedle leśne, tam była taka dopiero budowana stacja, jeszcze w zasadzie jej nie było, to później dopiero taka ładna stacja została zrobiona. I tam w tym parku siedzieli mężczyźni. Oni na ogół siedzieli na tych poręczach ławek, te ławki były połamane. Przy nogach mieli jakieś tanie wina, piwa. Głośno rozmawiali, przeklinali, często się kłócili. I kiedy tak podchodziłem do nich, nagle jeden z nich, wydaje mi się, że on był największy. Pamiętam, to miałem wtedy 7 lat, było to 51 lat temu. Ale pamiętam, on miał kamizelki z dżinsów, co wtedy nie było czymś normalnym. Jego ręce były potatuowane, co wtedy też nie było czymś tak normalnym jak dzisiaj. Zauważyłem z tej rozpiętej kamizelki, że ma pociętą, ma blizny na piersiach. Ma blizny nawet na twarzy. I kiedy tak podchodziłem, ten człowiek spojrzał na mnie i mówi: hej, malutki, chodź tu do mnie. Wiecie, przerażony byłem. Ale kiedy podszedłem, mówię: o co chodzi? On mówi: mieszkasz tutaj? Ja mówię: tak. No to skocz do domu i przynieś mi szklaneczkę. Więc pobiegłem do domu i był taki specjalny serwis musztardówek. Wiecie, one były z tą miarką. Nie wiem, czy one jeszcze dzisiaj są, ja już nie piję. Ale wtedy one miały miarkę, więc wziąłem jedną z nich i wróciłem do tego parku i kiedy z daleka tak zacząłem podawać szklankę temu mężczyźnie, on nagle wziął, biorąc tę szklankę, chwycił mnie za rękę i posadził na swoje kolana i mówi: mały, super się spisałeś. Wiecie, jak się poczułem? Jakbym był w niebie. Tak, taki facet. On chyba był mniejszy niż ja wtedy sobie go wyobrażałem. Ale wiecie, dla mnie być w objęciach tego mężczyzny, tego potężnego człowieka, który klepie mnie po ramieniu i mówi: fajnie się spisałeś. Och, pomyślałem sobie, ja teraz mógłbym tak siedzieć na jego kolanach do końca życia. I on po chwili nalał trochę wina, którego miał pod kolanami i mówi: napijesz się ze mną? Ja mówię: pewnie. Wypiłem to wino, a za chwilę wyciągnął papierosy. Mówi: zapalisz? Pomyślałem sobie, jak powiem, że nie, to jeszcze mnie z tych kolan zrzuci. Więc mówię: pewnie, że zapalę. Wiecie, kiedy miałem 12 lat, próbowałem rzucić palenie i nie byłem w stanie tego zrobić, bo jakieś dolegliwości z żołądkiem miałem. Prawdopodobnie już ta nikotyna się osadzała w różnych tam miejscach. I tego dnia, to miejsce, kiedyś mówiłem tak, to miejsce stało się moim drugim domem. Dzisiaj już korektę robię. Nie, to mój dom stał się drugim domem, a to miejsce stało się pierwszym domem. Bardzo szybko zacząłem naśladować tych ludzi. I bardzo szybko zaczęły się problemy. Matka wzywana do szkoły, ja pijany w szkole, dzielnicowy w domu. Nikt nie rozumiał, co jest.
I tak było coraz gorzej, gorzej, gorzej. W pewnym momencie to, co powiedziałem, kiedy zabrano mnie na izbę wytrzeźwień, kiedy później miałem spotkanie z psychologiem, myślałem o tym, że chyba faktycznie za daleko już zachodzę. I miałem takie próby i mówiłem sobie, dobra, ja już nie będę tego robił, co robiłem. Ale nie rozumiałem za bardzo wtedy, dlaczego za każdym razem, mimo swoich postanowień, pewnych decyzji, mimo wszystko wracam do tego, co robiłem wcześniej. Kiedy skończyłem szkołę podstawową, moja nauka wyglądała tak, że raczej do średniej szkoły, do liceum czy do technikum nie miałem szans się dostać, więc nie miałem żadnych kompletnie zainteresowań. Więc ktoś w rodzinie pomyślał, dobrze, że Danusia, to jest mojej mamy siostra, pracuje w zakładach graficznych, to może niech on idzie na drukarza, bo przynajmniej tam ona go trochę przypilnuje. I poszedłem do szkoły zawodowej, przyzakładowej i zacząłem najpierw uczyć się zawodu w drukarni. Jestem dokładnie zawodu kopistą, trawiaczem. Dzisiaj już chyba tej technologii w ogóle nie ma, która była w przeszłości. Tam wykonywaliśmy różne zdjęcia, stamtąd wychodziła Gazeta Pomorska, Dziennik Wieczorny, tam Kurier Polski. I oczywiście problem nie był rozwiązany i tam coraz częściej przychodziłem pijany, było coraz gorzej. Kiedy skończyłem tę zawodową szkołę, nie przepracowałem nawet jednego roku, bo z powodu tego, że pojawiły się już coraz dłuższe ciągi alkoholowe, przestałem chodzić do pracy i zostałem dyscyplinarnie zwolniony, zostałem wyrzucony. Miałem niespełna 19 lat. Rodzina za bardzo nie wiedziała, co z tym fantem zrobić. I kiedyś zrobiono spotkanie, na czele którego stała moja babcia. Ona miała bardzo duży autorytet w domu. I wtedy rozmawiano, jak pomóc Markowi, co zrobić. Przecież ten chłopak, jeżeli coś się nie zmieni, to niedługo do więzienia trafi. Jego dzisiaj do żadnej pracy nie przyjmą z takimi referencjami. Co można zrobić? I chyba któryś z wujków musiał na ten pomysł paść, bo ktoś powiedział tak, najlepiej gdyby już poszedł do wojska, a jeszcze lepiej gdyby tam w ogóle został. Bo jak zostanie w tym wojsku, to go zdyscyplinują, zmądrzeje, a później sobie ułoży życie, bo to później dostanie służbowe mieszkanie, służbową żonę, wszystko służbowe tam miało być. No i wysłano mnie do Szkoły Chorążych Wojsk Radiotechnicznych w Jeleniej Górze. Tam była Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Radiotechnicznych. Przy tej szkole była Szkoła Chorążych. I rozpocząłem naukę na żołnierza zawodowego, ale po 4 miesiącach stwierdziłem, że ze mnie nie będzie dobrego zawodowego żołnierza. I do pół roku mogłem jeszcze podjąć decyzję, która nie była obciążona finansami. I po 4 miesiącach zrezygnowałem z tej szkoły. Przeszedłem do służby czynnej. Oczywiście problem cały czas się rozwijał, był coraz większy. Po roku czasu, z powodu tego, że byłem jedynym żywicielem rodziny, bo moja mama bardzo ciężko zachorowała, ojca nie miałem, więc był taki paragraf PF-10 Ministerstwa Obrony Narodowej, który dawał możliwość w wyjątkowych sytuacjach, aby osoba, która jest w wojsku, wtedy była 2-letnia służba wojskowa, aby drugi rok mógł odrabiać w zakładzie zmilitaryzowanym. I tak po roku czasu wyszedłem z wojska i zacząłem pracować w zakładzie zmilitaryzowanym. Jeżeli chodzi o uzależnienie, było coraz gorzej. Wszyscy rozkładali ręce. Wreszcie ktoś powiedział, no co jeszcze można zrobić? Może gdyby się ożenił, to by zmądrzał. No pomyślałem sobie, to już jakiś pomysł. Tak jak wam powiedziałem, w naszej rodzinie był taki jeden wujek, brat mojej mamy, który właśnie był taką czarną owieczką w naszej rodzinie, bo to on właśnie miał problem z uzależnieniem, więc był moim najlepszym wujkiem. I pewnego dnia, kiedy biegłem do tego wujka, na schodach, na półpiętrze, wpadła mi w ramiona
niesamowicie atrakcyjna dziewczyna. Kiedy poszedłem do mojego wujka, zacząłem rozmawiać z moją kuzynką. Hej, ty posłuchaj, taka fajna dziewczyna wpadła mi w ramiona. Kto to jest? Ona mówi, a, to jest nasza sąsiadka. A co podoba ci się? Ja mówię, no taka fajna dziewczyna. No to cię umówię z nią. I ta kuzynka umówiła mnie z tą dziewczyną. Ja byłem bardzo romantyczny, więc zaprosiłem ją do kina. Wiecie, na jaki film? Młody Frankenstein. Mało tego, zaprosiłem ją do kina, ale pieniędzy nie miałem. Wiecie, moja żona też wychowywała się bez ojca. Miała 16 lat, kiedy ojciec zmarł. My nie mieliśmy jakichś za bardzo zasad moralnych, więc bardzo szybko zaczęliśmy żyć jak małżeństwo i jeszcze tak naprawdę dobrze się nie poznaliśmy, a ona już mi powiedziała, że jest w ciąży. No i coś trzeba z tym fantem zrobić. Wiecie, wtedy jeszcze aborcja była dostępna, więc rozmawialiśmy o tym. Nasze matki, kiedy dowiedziały się o tej sytuacji, były bardzo przeciwne, żebyśmy byli razem. Nasze matki się znały. I może dlatego, że kiedy nasze matki coraz bardziej mówiły nie, to my powiedzieliśmy, a właśnie, że tak. No i pobraliśmy się. Pobraliśmy się w 80 roku, 1-2 sierpnia. Wtedy datowano śluby w 2 dniach, bo pierwszego dnia był cywilny, a drugiego kościelny. Nie było wtedy jeszcze ślubów konkordatowych, tak jak dzisiaj. Pobraliśmy się, ale nie mogliśmy mieszkać w naszych rodzinnych domach, więc musieliśmy wynająć coś na miarę naszych możliwości. A nasze możliwości były takie, że wynajęliśmy ten garaż, który miał 9 metrów kwadratowych. Tam urodziło się dziecko. Moja żona nie wiedziała, że wychodzi za mąż za człowieka uzależnionego. To było dla niej, to był niesamowity koszmar. Ona nie piła. Ona była osobą trzeźwą. Natomiast to, co ja zacząłem wnosić do tego garażu, doprowadziło do tego, że pewnego dnia chciała odebrać sobie życie. Pamiętam takie wydarzenie, nasz synek miał 16 miesięcy chyba, tak? 16 albo 18 miesięcy. 16 miesięcy. Ja z kumplem siedziałem w tym garażu, piliśmy wino. Gotowała się kaszka na takiej maszynce elektrycznej, takiej na spiralki. To jest 81, 82 rok. Ja powinienem to dziecko pilnować, ale ja byłem zajęty tym, co robiłem z moim kumplem i po chwili nasz syn podszedł do tej kuchenki i pociągnął za linkę i ta gotująca, wrząca kaszka wylała mu się na rękę, a on miał śpioszki nylonowe, więc te śpioszki wtopiły się w jego ciało. Wiecie, kiedy takie rzeczy się działy, kiedy masz żonę, którą odcinasz, żeby nie popełniła samobójstwa, kiedy patrzysz na krzyczące dziecko i zdajesz sobie sprawę, że jesteś odpowiedzialny za to, co jest, to wtedy robisz wszystko, żeby tę sytuację zmienić. Nie macie pojęcia, ile razy brałem się w garść. Ja wiedziałem, że problem, który mam, jest bardzo poważny. Ja już znałem definicję choroby alkoholowej, że jest to choroba niewyleczalna. Nie można jej wyleczyć, można jedynie zaleczyć. Można ją zatrzymać i z tak zatrzymaną już trzeba żyć do końca życia. Człowiek już do końca życia jest alkoholikiem, dlatego nie dziwcie się, albo niektórzy się, myślę, już nie dziwicie, że w grupach anonimowych alkoholików ktoś mówi, że jest trzeźwy od 2 lat, a przedstawia się Marek Alkoholik. Prawda? Tak, dlatego, że tak naprawdę z tego nie ma uzdrowienia farmakologicznego, medycznego. I zdawałem sobie sprawę. Wiedziałem, że pierwszym krokiem, aby wyjść z problemu, jest to uznanie, że ten problem się ma. Bo nigdy nie wyjdziesz z czegoś, czego nie zaakceptujesz, że to jest częścią twojego życia. Więc ja wiedziałem, ja to robiłem. Tak, jestem zgubiony, jestem alkoholikiem, nie jestem w stanie sam z tego wyjść. Szukałem wszystkich sposobów i możliwości. Brałem się w garść. Cała silna wola, postanowienia. Brałem dziecko nasze na kolana. Płakałem
sam jak małe dziecko i mówiłem: synku, nigdy już ojca nie zobaczysz pijanego. I kiedy to mówiłem, to nie dlatego, żeby jego oszukać, żeby żony oszukać, ale z całego serca chciałem być innym człowiekiem. I zawsze po kilku, kilkunastu najwyżej dniach wracałem z powrotem do picia, do tego samego miejsca. Moja żona już chciała odejść ode mnie, bo nie widziała sensu dalej w takiej sytuacji żyć. I wtedy był to początek 82 roku. Właśnie wtedy, tam na tej dzielnicy, jak ktoś zna Bydgoszcz, Szwederowo, taka mała, ciemna uliczka, jak zawsze bujałem się, błąkałem i szukałem kogoś, kogo mógłbym naciągnąć na jakiś tani alkohol. Wiecie, nagle zobaczyłem z daleka, idzie chłopak, którego poznałem. Bogdan. Bogdan wychowywał się ze mną na jednym podwórku. On był złodziejem kieszonkowym. Był super fachowcem w okradaniu kiosków ruchu. I kiedy zobaczyłem Bogdana z daleka i jeszcze zobaczyłem, że on tak dobrze, elegancko jest ubrany, pomyślałem sobie, ot, idzie wybawienie na dzisiejszy dzień. I kiedy podszedłem do niego, mówię, Bogdan, jak się cieszę, że cię spotkałem, fajnie, że jesteś. Ale wiecie, on tak był troszeczkę bez entuzjazmu. Był taki zadowolony, ale mówi, Marek, ale ty bardzo źle wyglądasz. Ja mówię, Boguś, za chwileczkę będziesz mógł to zmienić, tu niedaleko Antałek jest na rogu ulicy. Nie wiem, czy ta Antałek jest wam znany, ale zauważyłem, że w każdym mieście prawie Antałek był. Taka, wiecie, pijalnia piwa. A on mówi, Marek, mam coś dla ciebie lepszego. Wiesz co, jest ktoś, kto może zmienić twoje życie. Ja mówię, Boguś, daj sobie spokój. Już było wielu, którzy próbowali mi zmienić życie. Terapeuci ze mną pracowali. Rodzina chciała mi pomóc. Najgorszy był moment, kiedy stwierdziłem, że ja sam nie mogę sobie pomóc. Bo wiecie, kiedyś usłyszałem takie zdanie. Marek, jeżeli ty sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. Mądre to jest? Ja myślę, że nieraz to słyszeliście. Synu, jak ty sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. Ale nie muszę wam mówić, że wtedy jeszcze większe przyszło załamanie, bo ja stwierdziłem, że ja nie jestem w stanie sam sobie pomóc. Nie jestem w stanie sam wyjść z tego problemu. On mówi, wiesz, ale ja znam kogoś. Ja mówię, no to o kim mówisz? On spoważniał. Później mi powiedział tak. Marek, gdybym wiedział, jak ty zareagujesz, bym nigdy tego nie powiedział. A ja byłem kompletnie nieprzygotowany na to, co usłyszę. On spoważniał i mówi tak. Marek, Bóg cię bardzo kocha. Pan Jezus umarł za ciebie na krzyżu i On może wyrwać ciebie z tego. Wiecie, w naturalny sposób człowiek powinien powiedzieć Alleluja. Wiecie, co się stało? Kiedy on mi to powiedział, to ja się wściekłem. Tak się wściekłem, że nie patrząc na to, że ludzie idą ulicą, chwyciłem go za klapy i dosłownie zacząłem się wydzierać. Bóg? Jaki Bóg? Gdzie był Bóg, kiedy mój ojciec umierał, kiedy miał 39 lat? Gdzie był Bóg, kiedy wpadłem do wapna i prawie oślepłem? Gdzie był Bóg, kiedy moja matka przeżyła załamanie nerwowe? Gdzie był Bóg, kiedy dzieci w obozach koncentracyjnych ginęły? Odepchnąłem go od siebie i odszedłem. Ja jestem ewangelistą, głoszę Ewangelię. Ale powiem wam, że przez 35 lat no to na takiego drania ja nie trafiłem nigdy. Myślę, że Bogdan wtedy pomyślał, że to jest największa jego porażka ewangelizacyjna. Ale coś tam w sercu pozostało. Któreś niedzieli znów chodzę, błąkam się i szukam kogoś. I patrzę, idzie Boguś. Pod ręką dźwiga jakąś książkę taką wielką. Ja mówię, hej Bogdan, gdzie idziesz? On mówi, nie będzie cię to obchodziło. Ja mówię, gdzie idziesz? A on tak idzie i mówi, do kościoła. Ja mówię, jak idziesz do kościoła? Kościół jest tam, a ty idziesz tam.
A on mówi, nie, wiesz, bo ja chodzę do takiego innego kościoła. Jak chcesz, to chodź ze mną. A moja edukacja religijna w tamtym czasie była taka, że jest tylko jeden kościół, a później ci, co po domach chodzą. Więc od razu powiedziałem mu, ty, ja nigdzie po chałupach łazić nie będę. A on mówi, nie, posłuchaj, to jest taki inny kościół. Nie wiem, on chyba powiedział właśnie wtedy, to jest taki amerykański kościół, tam jest pastor. I on mówił, wow, to jak w westernie normalnie. Ja, wiecie, to było wiele lat temu, ja tylko pastor, to w westernie było, można usłyszeć, że jest pastor. Wiecie, nie miałem co robić i mówię, dobra, idę razem z tobą. Kiedy wszedłem do tego kościoła, kolejny szok, raz, nieduże pomieszczenie, tak popatrzyłem po ścianach i mówię, tu nawet nie ma się do czego pomodlić. Wiecie, kościół? Nagle jacyś młodzi ludzie stają, tak jak te młode dziewczyny tutaj z chłopakiem tym, stają z przodu, biorą gitarę, zaczynają śpiewać hitem, wtedy było Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Dzisiaj zresztą chyba jest. Ludzie wstają, zaczynają klaskać, wiecie, a ja przestraszony mówię, gdzie jestem? I szukam księdza. A tu jakiś facet w marynarce wyszedł. Nie pamiętam, o czym on mówi. Wiem, że kiedy wróciłem do garażu, do mojej żony, powiedziałem, że byłem w jakimś miejscu, gdzie sami nawiedzeni są. Zacząłem sobie kpić z tego miejsca, ale wiecie, co było niesamowite? Coś mnie ciągnęło, aby za tydzień znów tam pójść. Cały tydzień piłem, w sobotę trzeźwiałem, a w niedzielę szedłem do kościoła. Pamiętam jedno, szczególnie nabożeństwo. Stałem koło takiego starszego brata, który podszedł do wieczności. Kiedy tak stałem obok niego i był czas modlitwy, nagle on podniósł ręce i zaczął głośno się modlić. Boże, dziękuję Ci, że Ty mnie uwolniłeś, że wyrwałeś mnie z piekła, że już nie muszę pić, że moja rodzina wróciła do mnie. Boże, dziękuję Ci, że uwolniłeś mnie od tego nałogu. Wiecie, jak on tak wołał, miał podniesione ręce, ja tak dosłownie tak bokiem stanąłem, patrzę na niego i myślę sobie, w co on gra? Jakie uwolnienie? Przecież od tego nie można być uwolniony. Jedno, co było niesamowite, ja wychowywałem się wśród tych ludzi. Więc kiedy on to mówił, kiedy spojrzałem na jego ręce, kiedy spojrzałem na jego sposób nawet bycia, wiedziałem, że to jest gość z parku. Coś mnie wtedy pociągnęło. Pociągnęło, żeby zrobić postanowienie. Od dziś dla Pana Boga i tego kościółka będę innym człowiekiem. Miałem wtedy urlop 11 dni. Byłem tak wspaniały, że już później nigdy taki chyba nie byłem. Starałem się być miły, grzeczny. Do żony mówię, kochanie, herbatę może wypijam. Pójdę z dzieckiem na spacer. Do rany przyłóż. Myślałem, że już Pana Boga za nogi chwyciłem, że świat się zmienił. Ale skończył się urlop. Wróciłem do pracy, kiedy wchodziłem do tego pomieszczenia, pamiętam tę szafę, jak się otwierało, ona bardzo skrzypiała i dzień mniej więcej zaczynał się tak, że wchodziliśmy do tego miejsca, z szafy wyciągane były szklaneczki, pół litra, było rozlane, piliśmy i szliśmy na swoje stanowiska i co jakiś czas wracaliśmy do tej kanciapy, żeby powtórzyć toast. I kiedy rozlano, pomyślałem sobie, co robisz? Powiem im, że nie piję, to spytają się dlaczego. Jak powiem, że pochodzę do kościółka, to powiedzą, zwariował, nawiedzony. A jak powiem, że jestem chory, to mnie do lekarza wyślą. To wtedy wiecie, co zrobiłem? Powiedziałem tak, znacie to, tylko jednego. Tylko, wiecie, musisz być mocnym człowiekiem. Tylko jednego. No i wypiłem tego jednego. A kiedy później znów nalano, to już wtedy było, ale ten to już jest ostatni.
A wtedy, tak jak Słowo Boże mówi, mój stan zaczął się pogarszać, że był gorszy niż jakikolwiek moment wcześniej. Jeszcze z początku chodziłem do tego kościółka, ale coraz częściej byłem tam pijany. Pamiętam jakiś czas temu, kiedy poproszono mnie, abym był częścią też prezydium Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Znalazłem się w tym moim rodzinnym dworze i taka starsza siostra do mnie podeszła i mówi: Mareczku, gratuluję takiego stanowiska, gratuluję ci. Ale ja pamiętam, jak ty po pijanemu przez okno z kościoła uciekałeś. To był taki czas. Później przestałem kompletnie chodzić, bo widziałem, że to po prostu nie ma sensu. Piłem coraz więcej. Dosłownie ja bałem się trzeźwić. To był bardzo zły czas. I pamiętam, jak ten mój przyjaciel, który mi na ulicy opowiadał, pewnego dnia swoją dziewczyną przyszli do tego garażu, gdzie mieszkaliśmy i mieli zaproszenia na swój ślub. I mówią: posłuchajcie, chcielibyśmy was zaprosić na nasz ślub. Ja już w sercu miałem postanowienie, nigdy nie, nigdzie nie idę. Ale moja żona chciała bardzo pójść na ten ślub, bo ona powiedziała, że ona chciałaby zobaczyć, jak ślub wygląda w innych kościołach. Ja myślałem, że nie pójdę na ten ślub, ale dzień przed tym ślubem jeszcze wziąłem taką dosyć dużą pożyczkę z zakładu pracy i w jedną nocą całą rozpłynęłem. Przyjechałem do tego garażu nad ranem. Ja nawet nie pamiętam tego. Moja żona mówi, że taksówka się zaczął wyżywać, bo tam narobiłem mu dużo bałaganu w tej taksówce. Miałem rozwaloną rękę, którą musiała zabandażować. Leżałem, kiedy rano wstałem, ledwie drżałem, a moja żona mówi: idziemy do tego kościółka. Ja mówię: nie, nie idziemy, bo ja nie mam w co się ubrać. Przecież ja nawet marynarki. Więc żona mnie zaciągnęła do sklepu, kupiła panika taką kościółkę, marynarkę, założyła na mnie. Idziemy do tego kościółka. Wstyd mi było! Przecież ci ludzie wiedzą, co ja robię. Usiadłem z żoną na końcu. Siedziałem, głowa, i tylko myślałem tak: niech to jak najszybciej się skończy, żebym stąd wyszedł i nie musiał z tymi ludźmi być i żebym przede wszystkim jakiegoś piwa się napił, bo nie przeżyję do jutra. To był bardzo zły stan. Kiedy skończył się ślub, młoda para stała z przodu, prezbiterium, no i pastor zaprasza, żeby wszyscy podchodzili i składali im życzenia. Więc stanąłem w kolejce razem z żoną, nie patrząc na nikogo, a niektóre osoby mnie rozpoznawały i mówią: o Marek, witaj, witaj, no to witaj, witaj, witaj. Ale jeden człowiek, który później przez wiele lat, on już przeszedł na emeryturę, został pastorem w Aleksandrowie Kujawskim, brat Edmund Socha, tutaj patrzę na, no właśnie, to jest za młodzi ludzie. Przepraszam, pastorze. On podszedł do mnie, chwycił mnie za rękę i wiecie, każdy jak podał mi rękę, no to brałem rękę, a on mi przytrzymał, że wiecie, musiałem na niego spojrzeć i kiedy spojrzałem na niego, on mnie tak na misia, tak jak my tu w Ustroniu lubimy, prawda, tak na misia i mówi: Marek, fajnie, że jesteś. A ja się jak dzieciak rozryczałem. Wyskoczyłem z tego pomieszczenia i mówię: co jest? Pomyślałem sobie, woda wyłazi, normalnie trzeźwieje coraz szybciej. Więc wytarłem łzy, przyszedłem z powrotem i pastor do mnie podszedł i mówi: Marek, dawno ciebie nie było. Ja mówię: pastorze, dla mnie nie ma szans. Ja naprawdę chciałem być innym człowiekiem. Rodzina próbowała mi pomóc, psycholodzy, ja sam brałem się wiele razy w garść. Ja nawet dla Pana Boga i tego kościółka chciałem być innym człowiekiem i nic z tego nie wyszło. A on się uśmiechnął i mówi: Marek, wszystko w porządku. To nie ty masz zrobić coś dla Pana Boga, ale przyjmij to, co Pan Bóg zrobił dla ciebie. Ja nawet nie rozumiałem, co on mówi, ale mówię: posłuchaj, pastorze, ale gdzie ja znajdę tego Boga? Gdzie mam go szukać? W kościółku, na cmentarzu? No gdzie on jest? I wtedy, wiecie, ten człowiek miał wielką, ma na pewno jeszcze wielką mądrość. Wziął egzemplarz Nowego Testamentu, podszedł do mnie i powiedział: Marek, szukaj, a znajdziesz.
A jak będziesz szukał z całego serca, Bóg ci się objawi. Pomyślałem, facet mądre słowa mówi. A on tak naprawdę cytował Biblię. Wtedy zacząłem czytać Ewangelię i przeżyłem szok, bo ten Bóg w Ewangelii był zupełnie inny niż ten, którego ja sobie wyobrażałem w mojej głowie. Ja miałem pewne wyobrażenie Boga, że Bóg to jest ktoś taki zimny, surowy, obojętny, zakazuje, nakazuje, każe śmiercią i posyła do piekła. To był mój obraz Boga. Dlaczego taki? Bo ten obraz ukształtowały różne wydarzenia w moim życiu. Ale czy Bóg jest takim, jakim ty lub ja, my sobie go wyobrażamy? Nie, bo Bóg nie jest wytworem naszej wyobraźni. Bóg jest taki, jaki jest. I jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg naprawdę, nie możesz nigdy się tego dowiedzieć, jeżeli pominiesz Jego Słowo. Bo On dał swoje Słowo, dał Ewangelię, abyśmy przez nie mogli poznać, kim On jest. I wtedy, kiedy czytałem Ewangelię, zobaczyłem, że On jest zupełnie inny. Że On przyszedł do ludzi, do niesamowitych ludzi. Pamiętam pierwsza historia, która mnie dotknęła. To była ta kobieta, która przyłapana została na jawnym cudzołóstwie. Wiecie, w dramatycznym momencie. Wtedy moralność Izraelu była utrzymywana na takim poziomie, że prawo nakazywało, aby kobieta, która cudzołoży, była karana śmiercią przez ukamienowanie. I wtedy ci ludzie, którzy ją złapali na tym, co ona robiła, zawlekli ją do Jezusa i mówią: nauczycielu, w zakonie, w prawie jest napisane, że takie należy kamienować, a ty co mówisz? Im tak naprawdę nie chodziło wcale o sprawiedliwość dla tej kobiety, tylko chcieli na czymś złapać Pana Jezusa. Wiecie, to była pułapka, w której nie chciałbym się nigdy znaleźć. A Pan Jezus pochylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. I zachęcił ich, żeby oni to zrobili. Takimi słowami. Okej, kto z was jest bez grzechu? Niech zacznie rzucać. I wiecie, oni coś zrobili. Ja się później zastanawiałem, dlaczego oni zaczęli odchodzić. Bo oni wiedzieli, co mówi Boże Słowo. A Słowo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Za który grzech? Za każdy grzech jest śmierć. I że nie ma ani jednego sprawiedliwego i wszyscy zgrzeszyli. Więc tak naprawdę, jeżeli zbierasz kamienie, to zbierasz na siebie, a nie na inną osobę. I dlatego oni zaczęli odchodzić. Wtedy Pan Jezus został tylko z tą kobietą i zadał jej pytanie. Niewiasto, nikt cię nie potępia? Ona mówi, nikt, Panie. I wtedy powiedział coś, co doprowadziło, że bardzo poruszone moje serce zostało. Mówi tak. I ja ciebie nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Ale te słowa, i ja ciebie nie potępiam. Pamiętam, rozpłakałem się, byłem sam w zakładzie pracy, miałem taki dyżur, była to niedziela. Nie był to kościół, nie była ewangelizacja, ale niedzielny dyżur. W związku z tym, że w niedzielę wagony przyjeżdżały do tego zakładu i moim zadaniem było z jednostki wojskowej wezwać żołnierzy do rozładunku, żeby nie było tak zwanych postojowych, osiowych, a że tej niedzieli niczego nie było, więc mogłem czytać sobie tę Ewangelię. I kiedy to przeczytałem, kiedy tak moje serce zostało poruszone, zacząłem wołać do sobie i mówię, tak, Boże, jeżeli Ty jesteś, to czy Ty możesz kogoś takiego jak ja nie potępić? Wiecie, ja już nie miałem w sobie, ja to nazywam syndromem Kowalskiego i od razu przepraszam wszystkich Kowalskich. Wiecie, jaki to jest syndrom Kowalskiego? Syndrom Kowalskiego to jest taki, że znajdujesz sobie takiego Kowalskiego i mówisz, ja jeszcze nie jestem taki zły. Kowalski to chleje denaturat, a ja tylko czystą. Kowalski to leje żonę 7 razy w tygodniu, a ja tylko 3 razy w tygodniu. I wiecie, jak porównujesz się z Kowalskim, to zupełnie dobrze wyglądasz. My lubimy porównywać się z innymi ludźmi i szukamy w ten sposób jeszcze budowania, że nie jesteśmy tacy źli. Nawet być może dzisiaj, będąc na tym miejscu, tak przyglądasz się i sobie patrzysz, z kim można by było się porównać. Prawda? Najlepiej z tym człowiekiem, kto tak bełkotał, bo on chyba pijany kompletnie jest. Dobrze, że usłyszeliśmy, że nie. Jesteś mój przyjaciel, więc mogę sobie pozwolić na ten przykład.
lubimy tak, ale zajechany gościu. Ale co, chcesz mi coś przez to powiedzieć? Kiedy usłyszysz z moich ust, ale zajechany gościu, to ja wcale nie chcę znegować tego gościa, tylko chcę pokazać, ja jestem lepszy. Jak on może tak żyć? Co to znaczy? To znaczy, że ja tak nie żyję. Jejku, ja alkoholik? Przecież ja za swoje piję. Czyli alkoholikiem jest się dopiero wtedy, kiedy za swoje się, pije się za nie swoje. Ja mam pracę, ja alkoholik? No bo przecież alkoholik to przynajmniej musi nie mieć pracy. W ogóle nie rozumiemy, czym jest uzależnienie. Uzależnienie jest utratą kontroli nad piciem w tym wypadku. I to nie ma względu, twoja pozycja społeczna, ekonomiczna, wykształcenie, pochodzenie, stan posiadania. Możesz być alkoholikiem jako bardzo bogaty człowiek w Janowicach, bo tam wybudowaliśmy, to później troszeczkę powiem, ośrodek i przez 20 lat z żoną prowadziliśmy ten ośrodek. Mieliśmy adwokatów, lekarzy. Pamiętam młodego lekarza, który był zastępcą ordynatora szpitala, zapowiadał się niesamowicie. Wylądował jako bezdomny człowiek. Wiecie, 3 dni trzeźwości on już sobie przypomniał, że ma większe wykształcenie niż wszyscy inni ludzie, którzy są w tym ośrodku. I mówią do mnie, pastorze, ty musisz mi poświęcić czas, bo tu ja nie mam z kim porozmawiać. Wtedy, wiecie, spojrzałem na niego i mówię, stary, to ze mną też nie porozmawiasz. Dlaczego ja o tym mówię? Miałem mówić o świadectwie. I kiedy czytałem tę Ewangelię, kiedy już nie miałem syndromu Kowalskiego, kiedy nie mogłem nic Bogu dać i powiedzieć, zobacz Boże, nie jestem taki zły, bo przecież i wymienić jakieś dobre rzeczy, bo takich nie było. I pamiętam, jak w pewnym momencie, kiedy tak czytam, myślę, nagle przychodzi taka myśl do mojego serca. To była taka silna myśl. I ta myśl mówiła tak. Klęknij i módl się. To było szaleństwo. To był zakład zmilitaryzowany. Dookoła chodzili wartownicy. Jak ja tutaj klęknę, no to oni już powiedzą, temu to naprawdę już odbiło. Więc wyszedłem na zewnątrz, spojrzałem, czy nie ma wartowników. Wróciłem z powrotem, klęknąłem. Nawet nie wiedziałem za bardzo, jak się modlić, więc zacząłem modlić się, Boże, jeżeli Ty jesteś. I nagle ktoś wchodzi do tego pomieszczenia. Wiecie, ja byłem tak przerażony, że zacząłem latać na czworakach i udawałem, że coś mi spadło, a ja szukam. Ale kiedy spojrzałem na drzwi, nikogo nie było. Ale przecież ja czułem, że ktoś wszedł. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie odczucie, że tyłem jesteś i nagle odwracasz się, bo czujesz, że ktoś jest. To było niesamowite przeświadczenie. W chwili mówię, co jest? Ale wróciłem do tego samego miejsca, klęknąłem i znów zacząłem się modlić i znów czuję, że ktoś wchodzi. Tyle, że w jednej chwili wiedziałem, dzisiaj wiem, że to była praca Ducha Świętego, wiedziałem, że to wszedł Jezus Chrystus. Kiedyś przeczytałem tytuł książki, która najlepiej określa, czym to pomieszczenie zostało w tym momencie wypełnione. Miłość, akceptacja i przebaczenie. Płakałem jak dziecko, a Pan Jezus do mnie podszedł. I wtedy powiedziałem, Jezu, ja nie jestem dalej w stanie walczyć. Panie, zabierz ten cały bagaż mojego życia. Tak naprawdę ja nawet dzisiaj do końca nie jestem w stanie sobie przypomnieć tej modlitwy, dlatego że ja byłem wstrząśnięty świadomością Jego obecności. Ale jedno wiedziałem, że kiedy wstałem z tych kolan, jestem innym człowiekiem. Pamiętam, jak pobiegłem do domu, kiedy wszedłem do tego garażu, moja żona coś tam robiła, a ja już z daleka krzyczałem, kochanie, od dziś będzie inaczej. Dzisiaj spotkałem Boga. A moja żona tak spokojnie na mnie spojrzała i powiedziała, wyjdź stąd i w tych kłamstwach jeszcze na Boga się nie powołuj. Wiecie, ona nie miała siły wierzyć, że faktycznie coś się zmieniło, no bo ile razy można słyszeć, teraz będzie inaczej. Pobiegłem do moich kumpli, wtedy jeszcze była knajpa, która na szczęście została zlikwidowana. Kiedy wpadłem, oni tam siedzieli przy stolikach, a ja już od drzwi zacząłem krzyczeć, jak Pan Jezus do mnie przyszedł. Wiecie, klęczę, o tu on wchodzi, nie ma, widzę, jest,
wariuje. Od razu chłopaki, jeden mówi, po pogotowie, delirium. Tak, to jest delirium. Jeden mówi, tak, a mi kiedyś takie diabełki latały po rękach i chciały zegarek ściągnąć. Wiecie, zaczęli swoje przygody opowiadać. Ja mówię, to nie delirium, to Jezus. Pamiętam takiego Adasia, on zapił się denaturatem, siedział w rogu. I tak spojrzał i mówi, Marek, jak chcesz okraść Kościół, to mów nam wyraźnie. Odwróciłem się, pobiegłem do mojego domu rodzinnego, do mojej mamy. Wszedłem do domu, mówię, mamo, od dzisiaj masz innego syna. Bóg zmienił moje życie. Pamiętam, moja mama tak miała ręce złożone i mówi, daj Boże dziecko, daj Boże. Ale to był moment, pewien listopadowy, niedzielny poranek w 1982 roku, który był początkiem nowego życia, o którym będę dalej mówił.